chciałbym delikatnie, tak żeby was nie wprowadzić w zły stan, chciałbym, żeby was nie zasmucić, chciałbym powiedzieć w taki sposób, żebyście mnie zrozumieli, ale żeby to nie było dla was przykre. Istnieją pewne cechy u człowieka, chociażby altruizm i empatia, których nigdy za mało. Chyba że dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś wpadnie w hiperaltruizm i w hiperempatię i zadaje drugiej osobie pytanie, czemu dzisiaj się źle czujesz? Zadaje takie pytanie, gdyż ona się czuje tylko wtedy dobrze, kiedy ja się czuję dobrze, a ja się czuję tylko wtedy dobrze, kiedy ona się czuje dobrze, a ona się martwi tym, że ja się martwię, a ja się martwię tym, że ona się martwi. I w ten sposób dwie kochające się osoby potrafią w swojej hiperempatii i swoim hiperaltruizmie cały czas martwić się o drugą osobę, a ta druga osoba martwi się, że ta pierwsza osoba się martwi, bo ta pierwsza osoba się martwi, że ta druga osoba się smuci. I kochani, i poprzez ten hiperaltruizm można wpaść w zaczarowany krąg, bo nikt nie wpadnie na to, żeby opowiedzieć kawał, żeby rozśmieszyć, jak drugiej osobie jest przykro. Kochani, ja wiem, że muszę pokonać częściowo mój hiperaltruizm, żeby wam to przekazać. Bo ja bym tak chciał, żebyście się cieszyły, żebyście się wszystkie cieszyły. A wy się smucicie. I mnie to smuci, żeby się smucicie. Dlatego, żeby nie było wątpliwości, to mam dla was łabundka. Łabundka. Ucieszcie się. Łabundka wam.